Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Najprawdopodobniej za tydzień dowiemy się, czy w Polsce zostanie wprowadzony całkowity lockdown. Szansą na jego uniknięcie jest stosowanie się społeczeństwa do nowych ograniczeń i zaleceń sanitarnych. Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki pytany był, czy groźba wprowadzenia całkowitego lockdownu cały czas istnieje i jak blisko jesteśmy decyzji o wprowadzeniu kwarantanny narodowej. Dziś mamy mniej tych zakażeń, 21 700, ale też trudno uznać, że ten dzień dzisiejszy jest reprezentatywny, ponieważ dane z weekendu zwykle są niższe niż dane z tygodnia. Poczekajmy do czwartku, do piątku w tym tygodniu, wtedy w bardziej bezpieczny, a zarazem odpowiedzialny sposób będziemy mogli odnieść się do tego pytania, czy dalej musimy doprowadzać do ograniczeń, czy te, które wdrożyliśmy tydzień temu, zaczynają działać. Ponieważ, jak tłumaczył premier, nowo wprowadzone ograniczenia funkcjonują dopiero kilka dni, więc to od dyscypliny społeczeństwa będzie zależało, czy kolejne obostrzenia będą potrzebne. Mam nadzieję, że tak będzie, bo dzięki temu można by było nie zamykać kolejnych gałęzi gospodarki, a jednocześnie zmniejszać transmisję koronawirusa. Przerwaniu łańcucha zakażeń, jak podkreślał szef rządu, niewątpliwie pomoże szczepionka na koronawirusa, która już na wiosnę trafi do naszego kraju. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zaapelował do premiera o poparcie i wdrożenie 10 propozycji zmian systemowych mających na celu poprawę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wśród postulatów są m.in. reforma ZUS-u dla przedsiębiorców czy ograniczenie obowiązków biurokratycznych nakładanych na mikroprzedsiębiorców. Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców od roku pracowała nad postulatami, których wprowadzenie do polskiego prawa spowoduje poprawę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, mówi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz. Przede wszystkim obniżenie kosztów działalności firm. Po drugie, zredukowanie zbędnych obowiązków biurokratycznych. Po trzecie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie, także inwestycji. To główne cele 10 zmian systemowych proponowanych przez polskich przedsiębiorców. Pierwszy postulat mówi o reformie ZUS. My mówimy, że trzeba zmienić zasady prawne w Polsce, aby ten ryczałtowy ZUS nie był ciężarem dla tych mikroprzedsiębiorców. I proponujemy alternatywnie 3 sposoby działania. Kolejna zmiana dotyczy płacy minimalnej, która zdaniem przedsiębiorców powinna być na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie. Trzeci punkt tak zwanej dziesiątki rzecznika małych i średnich przedsiębiorców mówi o biurokracji, a dokładniej o jej ograniczeniu. Mały przedsiębiorca powinien się koncentrować na działalności gospodarczej, nie powinien być obciążany nadmiernie tymi obowiązkami biurokratycznymi. Chcemy wprowadzić klauzulę generalną, żeby następne ustawy nie mogły nakładać na mikroprzedsiębiorców takich obowiązków, a także chcemy przejrzeć wszystkie ustawy, które dzisiaj obowiązują i wykreślić z nich te właśnie zbędne obowiązki. Obowiązki nakładane na przedsiębiorców powinny być uchwalane z minimum półrocznym wyprzedzeniem, postulują przedstawiciele Rady Przedsiębiorców. Jeżeli damy ten przynajmniej półroczne wakacje legis, pozwoli to przedsiębiorcom przygotować się do tych zmian i lepiej wejść w te nałożone przez ustawodawcę obowiązki. Wśród propozycji znalazły się również rozliczenie z ryczałtem od przychodów bez ograniczeń, uniemożliwienie zawieszenia biegu terminu przedawniania zobowiązania podatkowego poprzez wszczynanie postępowania z kodeksu karno-skarbowego, powołanie rady odwoławczej przy ministrze finansów z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów, wprowadzenie realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników, ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań przedsiębiorców, a także skrócenie czasu oczekiwania na wyrok sądu w sprawach gospodarczych. List z dziesiątką rzecznika małych i średnich przedsiębiorców popartą przez ponad 200 organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców został skierowany do premiera oraz przewodniczących klubów i kół parlamentarnych.
jest szczególnie cenny dla naszego zdrowia. Posiada wiele wartości odżywczych. Mowa o karpiu. Poza tym, kupując tę cenną rybę, wspieramy lokalnych hodowców. Ruszyła ogólnopolska kampania wizerunkowa karpia i akwakultury stawowej. Karp to ryba o wysokich wartościach odżywczych, zauważa Andrzej Lirski, prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego. Karp, którego skład mięsa jest bardzo cenny, powinien z różnych względów, zarówno zdrowotnych, jak i dietetycznych, częściej gościć na naszych stołach. Tymczasem w Polsce karp wiąże się głównie z tradycją wigilijną, a spożywanie ryb, nie tylko karpia, pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Jak zauważa Agnieszka Andruszewska z Polskiego Towarzystwa Rybackiego, mięso karpia można też przetworzyć. Karp w różnych sosach, w różnej odsłonie, pasztety czy ryby wędzone. To jest coś, co jest w zasadzie na podorędziu, bo myślę, że już w każdym gospodarstwie rybackim na terenie całego kraju możecie Państwo kupić tego typu przetwory. I warto z tego korzystać. Są to w 100% przetwory naturalne. Nie, z tego, co ja wiem, to nie używane są żadne substancje konserwujące, więc biorąc pod uwagę to, jakie walory odżywcze posiada karp, trzeba z tego korzystać i cieszyć się zdrowiem, którego tak bardzo w tej chwili potrzebujemy. Stąd pomysł na akcję Karpiujemy. Tak więc jeśli w naszych polskich naszych polskich stawach pływa tak znakomita ryba, tak zdrowa ryba, nie pozostaje nam nic innego, jak zapoczątkować modę na jedzenie karpia. I to był cel naszej kampanii. Poza tym, konsumując karpie, przyczyniamy się też do zachowania tego wprost bezcennego dziedzictwa narodowego, dodaje Jerzy Śliwiński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego. Warto zauważyć, że produkcja karpia odbywa się w ścisłym związku ze środowiskiem naturalnym. Karp jest gatunkiem, który rośnie w sposób intensywny, dobry, w czasie, kiedy ma sprzyjające warunki termiczne, kiedy temperatura wody sięga 18-20 stopni. W związku z tym okres intensywnego wzrostu spotykamy tylko mniej więcej przez 5 do 6 miesięcy w roku. Wychów karpia trwa 3 lata. Prezydent Azerbejdżanu i premier Armenii podpisali deklarację o zakończeniu działań wojennych w Górskim Karabachu. Tym samym zgodzili się na obecność sił pokojowych z Rosji w tym regionie. Odpowiedzialność za utrzymanie pokoju w regionie Górskiego Karabachu oprócz Rosji weźmie na siebie także Turcja, poinformowały strony konfliktu. Wczoraj wieczorem ogłoszono całkowite zawieszenie broni. Rosyjskie siły pokojowe mają zostać rozmieszczone wzdłuż linii kontaktowej w Górskim Karabachu. Do regionu będą mogli powrócić uchodźcy, którzy opuścili ten region w latach 90., gdy doszło do eskalacji konfliktu. Proces repatriacji będzie nadzorowany przez komisarza ONZ do spraw uchodźców. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, strony dokonają wymiany jeńców i ciał poległych. Drugimi udzierżonymi licami i tylami pogibszych. Poinformował prezydent Rosji Władimir Putin. Zgodnie z deklaracją Azerbejdżan przejmie kontrolę nad 3 azerskimi regionami utraconymi przez ten kraj 27 lat temu. Jak podkreślał premier Armenii, to skrajna sytuacja na froncie zmusiła go do podpisania porozumienia. Podjąłem decyzję, która jest ciężka, zarówno dla mnie, jak i dla nas wszystkich. Tekst deklaracji jest niezwykle bolesny, zarówno dla mnie, jak i dla naszych ludzi. Informacja o podpisaniu deklaracji wywołała szok i niedowierzanie w Erywaniu. Doszło tam do zamieszek ulicznych. Kilka tysięcy demonstrantów okrążyło budynki rządowe i wdarli się do parlamentu. Zaatakowano i zdemolowano również siedzibę Rady Ministrów. Tłum, który wyległ na ulicę, domaga się dymisji premiera i chce przekazania władzy sztabowi generalnemu. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych stanach USA zwyciężył Joe Biden. Donald Trump z takimi wynikami się nie zgadza i głośno mówi o fałszerstwie wyborczym.
Wisconsin, Georgia i Pensylwania. We wszystkich tych stanach nadal trwa liczenie głosów. We wszystkich tych stanach przewagę ma Joe Biden. Wczoraj wieczorem w Wisconsin ta przewaga liczyła ponad 20 tysięcy głosów. W Pensylwanii ponad 45 tysięcy, a w Georgii ponad 12 tysięcy głosów. W ocenie mediów Donald Trump szans na nadrobienie strat już nie ma. Tym bardziej, że kart do zliczenia zostało już niewiele. Sam Donald Trump w swoją przegraną nie wierzy. Jego sztab składa protesty wyborcze. Wisconsin wygląda bardzo dobrze. Ustawowo potrzebuje trochę czasu. Nastąpi wkrótce. Przywódca USA oskarża również władze Pensylwanii o uniemożliwienie obserwowania liczenia głosów. Pensylwania uniemożliwiła nam obserwowanie większej części liczby głosów. Nie do pomyślenia i nielegalne w tym kraju. Amerykańskie media w większości twierdzą, że obóz prezydenta nie przedstawił wiarygodnych dowodów na powszechne wyborcze oszustwa, do których doszło zdaniem Donalda Trumpa. Wczoraj rzecznik Białego Domu wystąpiła z zarzutem przeciwko Partii Demokratycznej, twierdząc, że ta dała przyzwolenie na fałszerstwa. Stacja telewizyjna Fox News przestała transmitować konferencję prasową z jej udziałem. Koronawirus nie odpuszcza. Wiele państw wprowadza nowe obostrzenia, by zatrzymać drugą falę. Wiele działań podejmowanych jest w gospodarce, ale też w edukacji. Większość szkół w Europie pozostaje zamkniętych. Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w wielu krajach rośnie. Rekord nowych zakażeń odnotowano wczoraj w Rosji. To blisko 22 tysiące osób. W Niemczech w ciągu ostatnich 24 godzin przybyło ponad 13 tysięcy zakażonych. Francja jest obecnie drugim po USA krajem z największą liczbą zachorowań. Sytuacja mobilizuje państwa, by wprowadzać kolejne restrykcje. Zakazane będą wszelkie zgromadzenia, restauracje zostaną zamknięte. Będzie możliwa tylko dostawa do domu, natomiast będą mogły być otwarte stołówki zakładowe. To Węgry, tu zamknięte pozostaną też kluby fitness, teatry i szkoły wyższe. Godzina policyjna zostanie wydłużona. Pracownicy szpitali, przedszkoli, żłobków oraz nauczyciele będą musieli co tydzień przechodzić test na koronawirusa. Z kolei we Włoszech prezes Krajowej Federacji Izby Lekarskiej we Włoszech zaapelował o całkowity lockdown w kraju, ze względu na dużą liczbę zachorowań i trudną sytuację w służbie zdrowia. Część regionów Hiszpanii również zapowiada nowe restrykcje. Austria i Nawarra apelują do rządu o zgodę na przymusową izolację mieszkańców na tych obszarach. Z kolei ukraiński minister ochrony zdrowia zapowiedział wprowadzenie weekendowej kwarantanny. Jednym z obszarów, które dotkliwie odczuły drugą falę, jest edukacja. W wielu krajach uczelnie wyższe działają w trybie online. Część krajów decyduje się na model hybrydowy. Czechy zdecydowały się na całkowicie zdalną edukację. Tu powstał też drugi w tym kraju szpital polowy dla pacjentów z COVID-19. Placówka na razie ma charakter rezerwowy. Czechy na chwilę obecną odnotowują najmniejszą od 4 tygodni liczbę zakażeń. W związku z brakiem personelu medycznego rząd chce zwiększyć liczbę żołnierzy oddelegowanych do szpitali i domów pomocy społecznej. I w tym wydaniu informacji dnia to już wszystko. Więcej o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.